Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Tak jest, moi drodzy, doczekaliśmy się aranżacji prawej strony naszego dwukomorowego terrarium. Jak pamiętacie, tutaj ostatnio robiliśmy dość przyjemny domek dla dorosłej samicy Lasiodora parahebana i wyobraźcie sobie, kochani, że ona jest przed wylinką, dacie wiarę. Odwłok już ma celusieńki grafitowy, a nie, ja wam muszę to pokazać. Zwróćcie uwagę na jej miejsce po włoskach parzących na odwłoku. Jest ono zdecydowanie takiego koloru grafitowego. Będę to powtarzał zawsze, powtórzę raz jeszcze. To z tego względu, kochani, że pod spodem ona już ma nowy pakiet włosków parzących i oznacza to mniej więcej tyle, że lada moment będzie liniała, może uda mi się coś nagrać. Generalnie terrarium sobie wyścieliła taką bardzo delikatną warstwą pajęczyny, ale powiem wam, że naprawdę dość fajnie i klimatycznie to wygląda. I to też jest spoko, bo tutaj mamy raczej wilgotny biotop, a tutaj będzie typowy półpustynny, więc dość fajny kontrast zrobimy. No ale dobra, ja gadam i gadam, ale kto tutaj zamieszka? No więc kochani, jak już wyczytaliście sprytnie z tytułu filmu, tutaj mamy młodą samicę Chromatopelma cyaneo pubescens i z racji, że ona zamieszkuje Wenezuelę, a raczej samą jej północ, tam gdzie jest relatywnie sucho, to zrobimy jej tak, żeby czuła się naprawdę nieźle. Słuchajcie, trochę jest ona najedzona, no ale dobra, ją sobie zostawmy, widzimy, że pająk tutaj jest. Co będziemy potrzebowali do aranżacji? Mam tutaj parę rzeczy, takich jak liście, z tego względu, że ptasznik, jak zauważyliście, plecie bardzo dużą ilość pajęczyny, więc takie liście bardzo, ale to bardzo mu pomogą po prostu zbudować gniazdo, bo ona sobie będzie lepiła pajęczyną te liście i naprawdę element budulcowy będzie miała świetny. Dodatkowo z dużych elementów wystroju tylko jeden taki dość suchy korzeń znalazłem, więc on się przyda. Małe pierdółki to wiadomo, ścinki kokosowe, no bo oczywiście nie może ich zabraknąć. Tu mam, słuchajcie, jeszcze inne ścinki. Tak naprawdę nie wiem, z czego to są ścinki. Wiem jedynie, że one dość pleśnieją i tak naprawdę ja ich nie używam do wilgotnych terrariów, ale z racji, że dzisiaj robimy takie 60% wilgotności, to w sam raz to się wpasuje. No i oczywiście torf razem z mieszanką piasku. Albo wiecie co? Jeszcze użyjemy piasku z Wietnamu, ale taką kapkę, bo to jest rar i mam go tylko tyle. No i w związku z tym, że wiemy, czego będziemy używać, użyjmy tego zatem. Generalnie, kochani, no to dzisiejszy wystrój nie będzie należał do tych najbardziej spektakularnych, a to z racji takiej, że głównym elementem wystroju będzie tym razem całe gniazdo chromki. I generalnie, słuchajcie, chromki są takie, że one robią te gniazda naprawdę fajne w pajęczynie, ale jest to cecha osobnicza, jak szybko takie gniazdo nam powstanie, bo jeden pająk zdecyduje się zrobić takie minimalne gniazdo, w którym czuje się bezpieczne, podczas gdy inny będzie już chciał, wiecie, całe terrarium w tej pajęczynie wyścielać. Jaka jest nasza chromka, to się okaże. Z racji, że chromka lubi sucho, to tak naprawdę ona potrzebuje tylko miseczki z wodą jako utrzymanie wilgotności, więc tego będziemy się trzymać. Oczywiście wiadomo, że raz na tydzień, dwa można jej zrosić to terrarium, natomiast ona jakoś specjalnie tego nie potrzebuje. Najważniejsza dla niej jest miseczka z wodą. Wiecie co? Jednak nie daję mojego wietnamskiego piachu, bo za bardzo mi go szkoda, a ostatnio go nasypałem do torfu i po prostu w nim znikł i go nie było widać. Więc zacznijmy od przyzdabiania podłoża. Naprawdę bardzo fajnie wyglądające ścinki, zobaczcie. Dadzą nam taki efekt bardzo niskiej wilgotności i o to właśnie chodzi. Więc sypniemy je śmiało, naprawdę śmiało, bo one pleśnieją w wilgotnych terrariach, także można powiedzieć, że ich zastosowanie jest dość ograniczone, ale tu no fenomenalnie. Pora na ścinki kokosowe. No perfekto. Wiecie, nad czym ubolewam? Że nie mam żadnej takiej suchej trawy. Dobrze, że mam liście, ale taka sucha trawa, oj, jak ona by tu siadła, albo jakiś sztuczny kaktusik, też by wyglądał nieźle. No i dobra, kochani, tak naprawdę zaraz sobie na sam koniec jeszcze rzucimy liście, ale na dobrą sprawę skończyliśmy. W związku z tym wrzucamy ten największy korzeń. Ja mam, słuchajcie, taką taktykę odnośnie dzisiejszego aranżowania terrarium, że zrobimy to totalnie minimalistycznie i zobaczymy, jak sobie poradzi chromka z aranżowaniem właśnie tego terrarium, no tak na dobrą sprawę można powiedzieć od zera, bo nie dajemy jej żadnej, wiecie, tuby korkowej jako schronienie, czy jakiejś kory, także no, jestem mega ciekaw. Na pewno aktualizację zobaczymy w serii Co słychać u. Jest jeszcze kamień, więc rzućmy go tu. Albo nie, słuchajcie, kamień dam na początek, a ten patyczek też muszę stąd wywalić, bo z prawej strony będzie miseczka. Tu jest Micha. Tych liści, słuchajcie, naprawdę jestem mega ciekaw, co ona z tych liści wymyśli. Ich nie żałuję, no bo obstawiam, że ona będzie chwytała je pajęczyną, tak mi się wydaje przynajmniej. Na dobrą sprawę, moi drodzy, skończyłem. Jak widzicie, to była szybka akcja, ponieważ co tutaj trzeba było zrobić? No, wrzucić elementy w dość chaotyczny sposób i nic więcej, ale wygląda spoko, nie? Ciekawy klimat.
Jest sucho tutaj na pewno, bardziej sucho niż tutaj, no nie? No bo tutaj widać, że jednak wilgotność jest utrzymywana. Tutaj tej wilgotności będzie znacznie mniej, a w związku z tym, że skończyliśmy, to zobaczmy tą panią. Postaramy się ją wygonić na ten kawałek kory i sobie zrobimy fajne zbliżenia, zanim ją wpuścimy do nowego domku. No tylko jesteś chyba niechętna do opuszczania tego, nie? No wiadomo, tutaj spędziłaś sobie roczek. O, co to za piękny ptasznik mi tutaj wyszedł. Dobra, kochani, czas się przepiąć na inny obiektyw i poprawić oświetlenie. Nie mam ciemniejszego kawałka kory, bo tutaj ona trochę nam ginie jednak, no ale zdecydowanie jesteśmy w stanie zauważyć, jak piękną ona kolorystykę posiada. Odłok rudy, odnóża niebieskie, a karapaks wydaje mi się turkusowy? Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest turkus. To może coś Wam o niej opowiem. No więc tak, po pierwsze, czy nadaje się dla początkujących? Tak. Dlaczego się nadaje? No bo po pierwsze, raczej te pająki nie są agresywne, a po drugie mają bardzo słaby jad, natomiast trzeba pamiętać o tym, że one wyczesują włoski parzące z odwłoka. No i wiadomo, jak z ptasznikami, raz trafimy na osobnika, który często je wyczesuje, a raz trafimy na osobnika, który praktycznie nigdy ich nie będzie wyczesywał, więc jest to loteria. Z chromkami jest tak, że nawet jeśli traficie na samca i ten samiec u Was osiągnie dojrzałość płciową, to tak czy siak, słuchajcie, będziecie mieć pięknego ptasznika. Warto też wspomnieć o tym, że takie pajączki, powiedzmy do L4, mają całkowicie inne ubarwienie. Później zmieniają, słuchajcie, to ubarwienie w kolejnych stadiach od L4 do mniej więcej L7 i przy L7 już dalej rzeczywiście ten ptasznik zaczyna wyglądać mniej więcej tak jak teraz. Żeby naszej chromatopelmie było dobrze, to powinniśmy ją dogrzewać, żeby utrzymywać w terrarium temperaturę mniej więcej 26-28 stopni. Wtedy jest jej najbardziej komfortowo. Oczywiście nocny spadek temperatury też warto rozważyć, powiedzmy tak, żeby ona miała w nocy 22-24 stopnie. I jak już mówiłem, lubi sucho do tego stopnia, że wilgotność powinna wynosić mniej więcej przedział 50-60%, no czyli umówmy się, to jest naprawdę bardzo sucho. A poza tym naprawdę bardzo fajny pająk, ja go polecam, ponieważ słuchajcie, chromki są po pierwsze nie na żarte, jedzą bardzo, bardzo dużo, mają ogromny apetyt, po drugie są ładne, a po trzecie no, robią spektakularne konstrukcje pajęczynowe, więc naprawdę myślę, że to jest taki mały must have każdego pasjonata i no po prostu wydaje mi się, że każdy powinien tą chromkę w swojej hodowli posiadać. Chromka, gdzie idziesz? No tam nie ma twojego nowego domku, więc bardzo proszę, zawróć. Dobra, moi drodzy, to może zanim mi ta chromka spadnie z biurka, to ja ją wezmę, no i będziemy ją rzucać do nowego terrarium. No i moja, słuchajcie, chromka do agresywnych nie należy, ale różnie bywa, tak jak mówię, chociaż ogólnie chromki agresywne nie są, więc na przykład wydaje mi się, że dużo łatwiej jest spotkać agresywną Lasiodora parahybana niż właśnie chromatopelma. O tak, słuchajcie, ona jest właśnie w nowym domu. Alpinka mi tutaj pije i przeszkadza trochę. Przywitaj się, Alpi. Musicie przyznać, że terrarium swój klimat tutaj posiada, nie? Bardzo spoko. Postaram się ją troszkę nam tutaj jeszcze pokazać. Ale słuchajcie, ona będzie miała predyspozycję do robienia gniazda ładnego. No naprawdę super, już się nie mogę doczekać. Myślę, że aktualizację i terrarium sobie zrobimy za jakieś 3 tygodnie. Wtedy już na pewno tutaj będzie widać dość dużą zmianę. Ja obstawiam, słuchajcie, że nie wiem, nie obstawiam. Myślę, że tutaj na początku sobie zrobi, wiecie, tak zanim się zapozna z całym terrarium, tutaj sobie zrobi taki namiocik z pajęczyny, a później to będzie sukcesywnie powiększać. Dobra, kochani, dzisiejszy odcinek dobiega końca. Zaaranżowaliśmy sobie, myślę, dość ciekawie to terrarium. I jeszcze w roli przypomnienia, jeśli film Wam się podobał, koniecznie łapkę w górę warto zostawić. Do wszystkich linków pod filmem też Was serdecznie zapraszam na m.in. mojego Patronite'a czy też Instagram. I w zasadzie to jest tyle. Trzymajcie się i widzimy się już w środę. Hej! A wiecie co? Stwierdziłem, że trzeba dobić do magicznej bariery 10 minut i przy pomocy tego bonusa nam to się uda. Co my tutaj widzimy? To jest samiec Caribena wersji kolor wylinkę albo dwie przed dorosłością. A tutaj mam przepyszną samicę świerszcza kubańskiego. Sprawdzimy w takim razie, jak będzie wyglądał rozwój sytuacji. Samiec jest zainteresowany ofiarą, przyszłą ofiarą. No to o, patrzcie, co się dzieje. Samiec jest wkurzony, ale nie chce świerszcza atakować. Bardzo dziwna sytuacja. Dawaj, samcu, wcinaj świerszcza. No ty byś zjadł, przecież widzę, że byś zjadł. Niestety, kochani, samiec nie jest chętny na konsumpcję tego świerszcza, więc na sam koniec musi nam wystarczyć zbliżenie jego pięknego i całego poobdzieranego karapaksu.